Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam najnowszą płytę Asus ROG Strix Z490F Gaming stworzoną specjalnie pod 10. generację procesorów Intel Core. Płyta główna została wyposażona w soket 1200 oraz chipset Intel Z490. Płyta posiada 4 sloty na pamięć DDR4 o łącznej pojemności 128 GB. Płyta została wyposażona w wewnętrzne złącza takie jak SATA 3 6 GB na sekundę w liczbie 6 sztuk, dwa gniazda M2 pod dyski SSD M2 oraz jedno gniazdo M2 pod kartę Wi-Fi, czyli do tej płyty głównej możemy kupić specjalną kartę Wi-Fi pod gniazdo M2. W dowolnej chwili, jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy zaopatrzyć ją w kartę Wi-Fi pod gniazdo M2 i stuningować naszą płytę główną. Dodatkowo 3 gniazda PCIe 3.0x16, 3 gniazda PCIe 3.0x1, USB 3.1 generacji drugiej typu C, jedna sztuka, USB 3.1 generacji 1, jedna sztuka, USB 3.0, dwie sztuki, złącze COM, jedna sztuka oraz front panel audio. Natomiast zewnętrzne złącza, które posiada nasza płyta główna, to HDMI, DisplayPort, RJ45, USB typu C, USB 3.1 generacji pierwszej, USB 3.1 generacji drugiej, USB 2.0, audio jack, SPDF oraz przycisk USB BIOS flashback. Płyta główna obsługuje również RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5 oraz RAID 10. Do płyty głównej możemy zastosować większą liczbę kart niż jedną, ponieważ płyta obsługuje Nvidia Sly oraz AMD Crossfire X. Płyta główna została wyposażona w wysokiej jakości układ dźwięku audio ROG Supreme FX. Dodatkowo jest to model Strix, więc posiada ono podświetlenie LED RGB. Format płyty to ATX. Na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim stabilne połączenie z siecią, gdyż płyta posiada kartę sieciową Intel Ethernet 2,5G. Warto zwrócić uwagę na wysokiej jakości oraz dużej powierzchni radiatory odprowadzające ciepło z zasilania procesora. Zostały one wszystkie połączone w jedno duże chłodzenie. Płyta jest naprawdę ciężka i radiatory są naprawdę masywne. Także o odprowadzanie ciepła nie musimy się martwić, gdyż płyta Asus ROG Strix Z490F Gaming na pewno sobie z tym poradzi. Dodatkowo w zestawie na płycie głównej otrzymujemy przykręcone dwa chłodzenia do dysków SSD M2. Wystarczy je odkręcić, pod spodem znajduje się taśma termoprzewodząca, która zapewnia nam jeszcze lepszą wydajność dysków M2, gdyż dyski pracujące w niskich temperaturach są dużo wydajniejsze od tych, które się grzeją. Płyta została wyposażona w cyfrowe sterowanie zasilania oraz zestaw faz zasilania, które razem gwarantują, że płyta główna ROG Strix Z490F posiada wystarczającą moc do obsługi najnowszych procesorów firmy Intel, gdyż jak dobrze wiemy, najwyższy model Intel Core i9-10900K w stresie pobiera bardzo dużo watów i wydziela zarazem bardzo dużo ciepła. Płyta główna wykorzystuje 12 plus 2 fazy zasilania DERMOS. Dławiki zostały wykonane z najwyższej klasy oraz trwałe kondensatory zostały tak zaprojektowane, że są w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury i zapewnić o nawet 110% większą wydajność niż w standardowych rozwiązaniach branżowych. Obydwa sloty pod dyski SSD M2 obsługują dyski M2 od tych najkrótszych o długości 42 mm do tych najdłuższych 110 mm. Sloty DDR4 pozwalają nam na maksymalną ilość pamięci wynoszącą 128 GB oraz w OC częstotliwość na poziomie 4600 MHz. Wraz z płytą jako dodatkowe wyposażenie otrzymujemy czujnik temperatury
oraz specjalne przewody służące do podłączenia podświetlenia LED RGB w naszej obudowie, które będzie sterowane za pomocą płyty głównej. Dodatkowo w płycie głównej została zastosowana większa liczba wtyczek służących do zasilania płyty. Jest standardowe gniazdo ATX oraz w górnym lewym rogu poza standardowym 8-pinowym gniazdem znajduje się również dodatkowe 4-pinowe gniazdo zasilania. Płyta jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Jest bardzo masywna, ciężka. Radiatory odprowadzające ciepło z ławików oraz kondensatorów wokół gniazda procesora są naprawdę masywne i dobrze wykonane. Cała płyta prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Zapraszam teraz wszystkich do oglądania dalszej części filmu, w którym zostanie zaprezentowana cała płyta główna oraz zostaną pokazane zbliżenia na poszczególne elementy.
Yeah.